Panie i panowie, drodzy melomani, witam państwa w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapelni Gedanensis Marka Więcławka. Dobry wieczór. Spotykamy się z państwem dziś po raz kolejny w pomennonickim kościele na Biskupiej Górce, sali koncertowej kapelli Gedanensis, na koncercie z cyklu Wielkie dzieła, sławni wykonawcy. Gościem kapelli Gedanensis jest wybitny organista, twórca Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego i dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, profesor Roman Perucki. Artysta w swoim dorobku ma już ponad 2,5 tysiąca recitali, a grał między innymi w słynnej katedrze Notre Dame w Paryżu, w katedrze w Gandawie, na nowych organach katedry lozańskiej, w Katedrze Narodów w Brukseli czy słynnych organach w Katedrze w Rydze. W wykonaniu Romana Peruckiego usłyszymy dziś trzy koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla pochodzące z opusu siódmego, podobnie jak prezentowane już państwu kompozycje pochodzące z opusu czwartego, napisane jako przerywniki do wykonania w trakcie händlowskich oratoriów Estera, Debora i Atalia. Powstały w latach 1740-1751, opublikowane zaś dopiero po śmierci kompozytora w roku 1761. Roman Perucki zagra na trzygłosowym pozytywie zbudowanym przez wybitnego polskiego organmistrza Zdzisława Molina. A towarzyszyć mu będą muzycy kapelli Gedanensis, grający na kopiach instrumentów z epoki, w stroju 415 herców. Przed państwem Roman Perucki i kapella Gedanensis.